Dzień dobry, witam się z Wami w mój dzień wolny, chociaż w sumie to ostatnio miałam wszystkie dni wolne ze względu na infekcję. Trochę się pochwaliłam Wam, że jest super, wszystko idealnie, ale jak wiadomo, nie wolno chwalić dnia przed zachodem słońca i immunosupresji przed jej zakończeniem. Tutaj widzicie moje śniadanie, jeżeli kogokolwiek to interesuje. Od dzisiaj zaczynamy trochę zdrowiej jeść fasolka w sosie pomidorowym. I chleb orkiszowy, pełnoziarnisty, z własnej produkcji, z serem, kiełkami, szczypiorkiem, a druga kanapka jest tylko z masłem, bo jeszcze nie wiem, co mi się chce. Także zaczynamy tego ala vloga domowego, ponieważ siedzę uziemiona w domu. Mam zalecenia siedzieć pod kocem, pić herbatę z miodem i z cytryną i brać witaminę C, która ponoć nie pomoże, ale też nie zaszkodzi. Przepraszam, a jeszcze paracetamol mam brać. I tyle. I mam nadzieję, że do jutra mnie odpuści. Jest już dzisiaj troszeczkę lepiej, bo jutro już muszę pójść do pracy bezapelacyjnie. Chociaż jutro jeszcze mogłam ewentualnie zostać w domu, jakby się nie poprawiało, ale już w weekend muszę być w pracy. Tak, i tyle. Ja teraz się zabieram za kończenie śniadania i odezwę się do Was później. Nusia, dzień dobry kotku, gdzie ty byłaś? Gdzie ty byłaś? Na dworku byłam? Oj, na dworku kotek był. Zimno, co? Oj, dobra, no skakuj tutaj. O. Już się nasiedziałaś. Kombinują. Ostatnie zajęcia. Koniec pewnej ery. Będę sprzedawać domy. Co, leniuchu? Praca w terenie, każdy dzień inny. Oj, oj, o, kotleń. Oglądam serial Jane the Virgin. Myślałam, że to będzie jeden sezon, góra dwa, jest ich pięć. No ale z drugiej strony, jak już siedzę w domu i nie jestem w stanie za bardzo analizować otaczającą mnie rzeczywistość, to serial, który nie wymaga myślenia i daje wszystko na tacy, jest całkiem pożądany. Zakończyłam to leczenie immunosupresyjne wczoraj i obiecuję, że nagram Wam filmik taki podsumowujący wszystko, ale musi dać mi kilka dni, bo nie chcę znowu nagrywać czegoś, gdzie informacje nie będą do końca sprawdzone. Jak widzicie, w niedzielę było jeszcze wszystko całkiem spoko, a w poniedziałek mnie dopadło, więc muszę troszeczkę się ogarnąć i opanować jakąś tam infekcję, która wciąż trwa. I wtedy nagram Wam podsumowanie tego, jakie mam przemyślenia, co tak faktycznie się działo i opowiem Wam o tym już tak konkretniej. A dzisiaj chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o Marcie, która odezwała się do mnie jakiś czas temu i która przez wiele lat była leczona przez lekarzy insuliną na insulinooporność. I jeżeli jesteście ciekawi jej historii, podlinkuję Wam jej bloga, ona tam wszystko opisuje. Dziewczyna przez wiele lat była pod opieką lekarzy, którzy nie bardzo ogarniają temat, jak leczyć insulinooporność i hiperinsulinemię. No i niestety, stety nie została uszkodzona trzustka, ale niestety teraz cały proces, kolokwialnie mówiąc, wychodzenia z tej insuliny trwa dość długo, ale dziewczyna się nie poddaje. Trafiła w końcu na lekarza, który zaczyna kumać czacze, że tak powiem, i ma jakiś tam pomysł na to, żeby to leczenie zmienić.
Całe szczęście czuję się coraz lepiej i widać tą motywację. Jeżeli macie ochotę, to wejdźcie do niej na bloga, poczytajcie jej całą historię, zostawcie jej komentarz, bo naprawdę to, co kobieta przeszła przez ostatni czas, ostatnie kilka lat, teraz wymaga od niej bardzo wiele energii i bardzo wiele, że tak powiem, tego wsparcia, żeby ona z tego wyszła obronną ręką i żeby uwierzyła w to tak w 100%, że się da i że to się po prostu uda, a że tak powiem, efektem ubocznym tego wszystkiego będzie upragniona ciąża, bo w tym momencie Marta walczy o zdrowie, a jeżeli już ustabilizuje wszystko, to wierzę w to, że ten upragniony maluszek się pojawi. Także wbijajcie do niej na bloga i zostawcie po sobie jakiś ślad. Ja będę bardzo wdzięczna, jestem z nią w kontakcie i pozwoliła mi o tym opowiedzieć tutaj. Nie chciałabym się wdawać w szczegóły, bo rozumiecie. Najlepiej, jeżeli przeczytacie to dokładnie, co ona opisała, ponieważ w to wchodzą jeszcze emocje, w to jeszcze wchodzi wiele, wiele innych czynników, a ja tego na pewno nie przekażę w ten sposób, tak jak to ona zrobiła osobiście. Jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, ja nie jestem lekarzem, ale mam naprawdę doświadczenie w tej kwestii. Jeżeli diagnozujecie niepłodność, to bardzo, bardzo istotnym aspektem jest badanie krzywej glukozy i insuliny. Podkreślam, glukozy i insuliny naraz. Najlepiej, żeby to była czteropunktowa krzywa, czyli na czczo po 30 minutach, po godzinie i po 2 godzinach. Jeżeli nie, no to trzypunktowa, czyli na czczo po godzinie i po 2 godzinach. I zaznaczam, naraz, w jednym czasie, za jednym spożyciem 75 gram glukozy, naraz dwie krzywe glukozy i insuliny. Sama glukoza nic nam nie powie, sama insulina może trochę więcej, ale też jest to po prostu głupota, żeby robić krzywą samej insuliny. Trzeba zrobić jedną i drugą za jednym zamachem. I druga sprawa jest taka. Jeżeli wychodzi Wam wynik, który jest tak naprawdę wątpliwy i lekarz Wam mówi, że on jest dobry, nie podważam tutaj zdania lekarza, ale ja jestem przykładem tego, że bardzo często lekarze po prostu są niedoinformowani, nie wiedzą do końca i to chodzi o nasze zdrowie i o naszą przyszłość. Więc konsultujmy się po prostu z innym lekarzem. Tak tylko dla podkreślenia poprzedniej diagnozy i upewnienia się. Myślę, że to jest dość rozsądne i istotne, bo lekarz też człowiek, ma prawo się pomylić. Ja tutaj absolutnie nie dyskredytuję wiedzy i w ogóle tego, czy lekarz ma rację, czy nie. Bo jak mówię, ja lekarzem nie jestem. Ale wiem bardzo dobrze, jestem sama przykładem tego, że krzywa insuliny 9, 90 i 70, czytaj, 9 na czczo, 90 po godzinie, 70 po 2 godzinach, że taka krzywa została okrzyknięta przez lekarza prawidłową krzywą insuliny, a taką nie jest. Więc gdyby nie to, że skonsultowałam się z innym lekarzem, a tak naprawdę gdyby nie to, że ja sama mam wiedzę już na ten temat i to nie z forum internetowego, tylko po prostu z książek, z publikacji naukowych, i gdyby nie to, pewnie uwierzyłabym lekarzowi i nie podjęła leczenia, a tak naprawdę leczenie insuliny, regulowanie poziomu insuliny w moim organizmie pomogło mi przywrócić m.in. owulację. Także pamiętajcie o tym, to jest bardzo istotne, a ja teraz się zabieram za oglądanie serialu dalej. Jak widzicie, wyklułam się z tego szlafroka. Musiałam ruszyć tyłek i odczepić mój magnes, który mam wrażenie, że po skończeniu 30 wrósł mi w tyłek i druga jego część jest w kanapie, bo no trzeba coś jeść. Fakt, mogłabym poczekać na mojego męża i on by mi zrobił jedzenie, ale
Muszę się Wam pochwalić, że zostałam wczoraj po raz kolejny żoną wujka. Mój mąż został po raz trzeci wujkiem i będziemy dzisiaj się łączyć z jego rodziną, żeby porozmawiać troszeczkę i wspólnie się pocieszyć tym, że nasza rodzina się powiększyła o kolejnego członka. Dlatego chcę jak najszybciej coś ugotować, zrobić inhalację, bo jak słyszycie, albo nie wiem, czy to w kamerze słychać, ale mam zawalony nos i mówię po prostu jak stary żul, więc taki jest plan, że zrobię obiadek nam, zrobię inhalację i będziemy dzisiaj wieczorem wspólnie świętować. A na obiad, moi mili, dzisiaj dla każdego coś dobrego. Muszę tutaj cebulę przemieszać, żeby mi się nie szkoliła. Spaghetti z sosem bolońskim, spaghetti carbonara. Tutaj się już gotuje wywar na rosół. Cebula się pięknie przypieka. Wino do sosu bolońskiego. Daję zawsze trochę wina. To akurat jest bezalkoholowe. Ale tak chciałam, wiecie, jak to w tych w programach kulinarnych, że jest wszystko przygotowane, no oprócz pomidorów w puszkach. Ale sorry, no my nie mamy możliwości tutaj się... O, taśma klejąca bardzo potrzebna w kuchni. Boż, Emilia. Wiecie, nie mamy możliwości kupna dobrych pomidorów, więc posiłkujemy się tymi w puszkach. Wiem, aluminium, wiem te sprawy, no ale coś za coś. Dobra, biorę się za robienie, bo jak słyszycie, mój nos, zatoki, gardło i w ogóle dają o sobie znać. Nie wiem, jak Wy robicie spaghetti, ale ja od pewnego czasu zaczęłam robić sos pomidorowy osobno i przyprawiam osobno mięso. No tak, jedną ręką to się kury maca ponoć, tak mówią. Ponieważ mam wrażenie, że jest o wiele bardziej intensywny smak i zapach tegoż sosu i kiedyś robiąc to wszystko jakby w jednym garze też, no dobra, jak nie mam czasu, to robię w jednym garze, ale jak mam czas, chwilę, żeby postać przy garach, to robię to osobno, ponieważ wcześniej jak przyprawiłam mięso i dodawałam do tego pomidory w puszce czy przecier, czy passatę, to smak mięsa, przypraw, które wcześniej zostały dodane, całkowicie się gubił. A tak to jak przyprawiam wszystko osobno i łączę, to wszystko jest na swoim miejscu. I druga sprawa, robię o wiele mniej mięsa jak kiedyś. Nie dodaję tak dużo. Robię z połowy porcji, bo ja nie lubię za dużo mięsa w spaghetti. Wolę jakieś więcej sosu. A carbonara, no to oczywiście jak to taka prawilna carbonara, boczek podsmażony, później do garnka wrzucam ugotowany makaron, trochę wody z makaronu, wbijam żółtko, ściągam z gazu, z prądu, wbijam żółtko, dodaję tarty parmezan, mieszam. Do tego pieprz i już. Także bez żadnej śmietany, bo dla mnie to jest profanacja. Dobra, biorę się dalej za gotowanie, bo coś mi nie idzie, gadanie i robienie. A, używam mięsa wołowo-wieprzowego z przewagą mięsa wołowego. Będzie słychać, ale tym akcentem właśnie chciałam się z Wami pożegnać. Zapraszam Was na blog Marty. Jak widzicie, opisuję na bieżąco to i jak. A, już nie będę sobie robić gamonia w tej masce. Robię inhalację dalej. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, o komentarzach. I do zobaczenia w następnym filmie.